I takim właśnie akcentem rozpoczynamy dzisiejszy wieczór. Przypominamy, że dla tych wszystkich, którzy dzisiaj chcieliby się nauczyć tańczyć, wszyscy put your hands up, łapy w górę. Przepraszam, pan był może na Woodstocku w Skórze i w Glanach w tym roku? Nie byłem. A w czym? W ogóle nie byłem na Woodstocku. Przepraszam, którędy do manufaktury? Proszę pana, to najlepiej, tam jest stanek, aha. Przepraszam, że tak trochę głupio, bo trochę ludzi mnie już ten oszukało wcześniej i trochę nie ufam, jak po prostu pokazuję rękami, a byłaby szansa, że pan nogą pokazał? W którą stronę? Nogą? Tak. To prosto. Słuchajcie dziewczyny, bo jest wycieczka, przepraszam, że to jest wycieczka last minute do Skierniewic za 800 zł, czy nie chciałybyście ze mną pojechać po prostu. No, to trójkę zawsze raźnie, jedzie namiot, te sprawy. Gdyby to było do Skierza, to może jeszcze się skusiła. Przepraszam, zostałabyś moją parą w ławce, bo nie mam z kim siedzieć na matematyce. Przepraszam, czy ja jestem może dla pana kimś obcym, który pyta pana, czy jest dla pana kimś obcym? Dobry, najpierw zbędki. Chcesz ślugę? Nie. Przepraszam. O, widzę, że pan może listę zakupów. Ma pan listę zakupów, tak? Czy mógłbym pożyczyć, po prostu zapomniałem swojej. Jak mam pan we swoją listę zakupów? No tak, możemy mieć podobne rzeczy. Po prostu zapomniałem swojej. Dobra, to ja zrobię zakupy, wrócę i oddam. Dobrze? Proszę. Gdybyśmy byli razem, robiłabyś mi kanapki? Nie. Proszę, byłaby możliwe, żeby z panem stańczyć za rączkę? Proszę. Mówiłabyś się ze mną w 2036? Tak. Co robisz? Tak? Tak. Okej, ale to jesteśmy umówieni. Dobrze. Cześć. Kupiłaś kurczaka? Bo rodzice czekają z kolacją. Proszę. Ale głupia sytuacja jest, bo kurczę, kolega robi urodziny, a nie ma za bardzo przyjaciół, tylko ja jestem, no i jakbyś chciał wpaść, to też. Michał, to zaprysz kolegę. Nie, dziękuję. Siema, Michałek jestem. Mam nadzieję, że przyjdziesz. Obowiązkowo. Proszę, czy pani może szyje dalej takie piżamki dla zwierząt z płaskostopią? Znaczy, zawiesiłam działalność, ale jeżeli pan chce, to mogę dać zamiar na koleżankę, okay. Która dalej to robi. Okej. Oro, kanada, zjesz, świeżako! Witajcie kochani, chcieliśmy wam bardzo podziękować, bo w 2016 roku udało nam się pomóc trzem chorym osobom, które są naszymi fanami. I w tym roku zwracamy się do was z pierwszą taką prośbą, abyście pomogli naszemu biernemu widzowi w potrzebie. Tak, bo coraz rzadziej przeprowadzamy takie akcje, bo widzimy, że lepiej zrobić raza porządnie. I teraz zwracamy się do was z prośbą o pomoc dla Dawida, który ma 15 lat. Jest to znajomy bardzo bliski nam osoby, który potrzebuje pomocy, ponieważ choruje na ciężką... Odmianę białaczki, jest to białaczka limfoblastyczna typu B, więc no, jak widzicie, choroba jest ciężka, dla rodziny też jest ciężki czas. Fajnie, gdybyśmy mogli pomóc i wspólnie jakoś ich wesprzeć, chociażby jakąś symboliczną kwotą, więc wbijajcie w ten link i jeżeli możecie oddać chociaż trochę złotego, to jest super i trzymajmy się razem i pomagajmy, bo to fajne. Możecie też w komentarzu napisać pomagam z jeleniem jaja, wtedy będziemy mieli, sprawdzimy, czy jest jakiś odzew właśnie z tej naszej wspólnej społeczności. Dobra, to dziękujemy wam serdecznie i do dzieła. Do zobaczenia. Piona.